Dobry, nie z tej strony Enzi. Witam was dzisiaj wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Nie słuchajcie, nie. Dzisiaj nie będzie śmiesznie. Dzisiaj będę w 100% poważny, słuchajcie. Bo dzisiaj zemścimy się na całej ferajnie za to, że zniszczyli mój domek. Także zapraszam do oglądania. Byłoby mi bardzo miło, gdybyś już teraz zostawił łapeczkę w górę. Jeżeli taką zostawiłeś, to dziękuję ci bardzo. Jeżeli chcesz ferajnę na moim kanale, to też taką łapeczkę zostaw. To wtedy będę cię szanował i będę miał odcinki z ferajny na kanale. Więc no, możesz zostawić. Polecam ci także zasubskrybować kanał, kliknąć dzwoneczek, bo live'y takie będą się też z ferajny pojawiały. No i słuchajcie, co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj pokażę wam mój pewien plan na zemszczenie się na całej ferajni. W ogóle dawno mi tutaj nie było, bardzo dużo rzeczy się tutaj pojawiło nowych. Ale co z tego? Co z tego? Co z tego, że stworzyli jakieś miasto, skoro i tak go za moment nie będzie? Także nie rozumiem. Generalnie mój domek został całkowicie zniszczony. W zasadzie był, bo jest naprawiony. Może nie tak do końca, ale został naprawiony. Ktoś mi naprawił domek w Minecraftie. Halo, bo to psuje troszkę mi plany. A nie. Ej, a halo, czemu ktoś naprawił mój domek, a potem go zniszczył? Bo on tutaj jeszcze działał w tym miejscu, znaczy działał, nie było tej dziury, halo! Co się stało, słuchajcie? No w każdym razie, to nie wiem czemu tutaj nie ma ściany, ale w każdym razie pozwala mi to dalej mścić się na całej ferajnie za zniszczenie mojego domku. Za te krowy u góry, za które mi kiedyś tam postawił i tak dalej. I też tą krowę tutaj. Nie wiem co ona tam robi, nie mam zielonego pojęcia czym ona tam siedzi. Słuchajcie, mam pewien plan. W tym momencie założyłem tajną bazę. Tajną bazę na nowej ferajnie, tam gdzie są te wszystkie nowe budynki i tak dalej, tam gdzie mamy te sklepy. Za moment tam przejdziemy, słuchajcie, mam nadzieję, że nikt do tej pory jej nie znalazł. Zaraz wam pokażę co tam będzie i tam będziemy zbierać rzeczy, słuchajcie, dzięki którym będziemy mogli tą całą ferajnę zniszczyć. Tak, dokładnie tak, taki wielki plan na zemstę. Te różowe creepery, zielone creepery też znikną, ten arbuz też zniknie, wszystko zniknie. Nie będzie ferajny, skończy się zabawa. Tak. A może nie. Zobaczymy. W każdym razie zobaczymy, czy moja baza została już, nie wiem, czy odnaleziona, czy ktoś komuś udało się ją w ogóle znaleźć. Zwierzę nie powinno być burmistrzem. Aha, bo to chodzi o Yeti Kotleti. Yeti Kotleti też będzie pewnie miał do mnie problem za to, że zniszczę ferajnę. W zasadzie to jego wioska, ale... Okej, to nie tutaj. Słuchajcie, gdzieś tutaj już to miałem schowane. Mam nadzieję, że ja to znajdę przede wszystkim. Czemu wszędzie jest napisane, że zwierzę nie powinno być burmistrzem? Czemu tak? O co chodzi? Słuchajcie. Ta góra będzie naszym miejscem takim wypadowym, tajną bazą, w której będę składował wszystkie rzeczy potrzebne do tego, żeby tą ferajnę zniszczyć. Dzisiaj możemy zostawić jakieś, słuchajcie, znaki. Znaki, że coś dzieje się tutaj nie tak. Okej, tutaj... To było gdzieś tutaj, chyba. Czekajcie, a wyżej pójdziemy? W ogóle nie wiem, co robi tutaj łódka w tym miejscu, ale... Dokładnie tu, to jest dokładnie to miejsce, słuchajcie. To jest moja tajna baza, którą mam nadzieję, że jeszcze nikt nie znalazł. Pewnie, że nikt nie znalazł, bo są moje rzeczy, moje diamenty i tak dalej. Słuchajcie, przede wszystkim musimy to zamknąć, żeby nikt nie wiedział, że tutaj mamy, bo zostawiłem to otwarte. Na szczęście nie na tak długo. Na razie nikt nie wie, że tutaj coś takiego jest. Zrobimy sobie coś takiego, musimy zrobić jakieś tajne przejście, jakiś tajny guzik. I podejrzewam, że zrobimy to na live'ie, które będzie mi otwierało w jakiś magiczny sposób to przejście. Znaczy magiczny, może nie do końca magiczny. Ale musimy jeszcze, słuchajcie, zaznaczyć im tutaj wszystkim, że coś złego się dzieje. Czekajcie, zróbmy sobie tabliczki, zróbmy sobie dużo tabliczek. Mamy 5 tabliczków, to raczej nie starczy, słuchajcie, weźmy sobie więcej. Weźmy sobie, nie wiem ile tabliczków. Będzie pisać. Nikt nie będzie miał zielonego pojęcia, że to ja zrobiłem. Nikt do tej pory w zasadzie nawet nie wie, słuchajcie, że jestem na ferajnie. Że wróciłem tutaj do gry. Także nie mówcie nikomu, proszę was, nie piszcie nikomu, że to jestem. Nie piszcie nikomu w komentarzach, że jestem i będę niszczył ferajnę, dobra? Mam nadzieję, że tego nie zrobicie. A jak zrobicie, to trudno. No nic nie zrobię, no. I tak zniszczę ferajnę, więc no. Co to zmienia, nie? Okej, zablokujmy sobie to wejście, żeby nikt nie wiedział, że tutaj faktycznie byłem. Pozostawiajmy znaki wszędzie, na każdym, znaczy może nie na każdym budynku. Tam, gdzie na pewno ktoś zobaczy, że byłem i że coś złego się dzieje. Czekajcie, masz jakąś sprawę? Napisz tutaj. A czym mogę napisać? Czekajcie. Ferajna zostanie zniszczona. Okej, okay, też zostawimy ten napis. Idźmy do góry się przespać, słuchajcie. Ciekawy jestem, czy ktokolwiek się dowie, znaczy znajdzie te tabliczki, nie?
Czy będzie wiedział, o co chodzi, słuchajcie, czy będą wiedzieli, o co tutaj chodzi. Czy chodzi o zemstę? Dobra, póki z mamuszką się prześmiemy po prostu. No dobra, ale mam nadzieję, że będzie to odcinek, który coś zmieni na tej ferajnie. Zmieni te wszystkie trole, skończy się to wszystko, bo niszczenie domków to nie jest fajny pomysł. I nie wiem, kto to zrobił w zasadzie, nie mam żadnego pojęcia, kto zniszczy mój domek. Podobno zielony Steve, podobno jakiś piorun, ale to tak, wiecie, to tak... Śmierdzi mi to troszkę, nie? Okej, okay, co tutaj mamy? Ferajna zostanie zniszczona. Okej, okay. Słuchajcie, co możemy tutaj zrobić? Postawmy... Wiecie, już wiem, co zrobimy, słuchajcie. Gdzieś tutaj na środku zrobimy taki duży krzyż z redstone'u, nie z redstone'u, tylko z netheraka i go podpalimy. To jest dobry pomysł, słuchajcie, to jest świetny pomysł. Tylko skąd ja wezmę teraz netherak, bo nie wiem, czy go gdzieś mam. Tutaj nie będzie, wiecie co, pójdźmy do kogoś, do domku, weźmy mu go. To i tak nie ma znaczenia, czy ja komuś coś wezmę, czy nie, bo i tak jego domek zostanie zniszczony ze wszystkimi rzeczami. Także no to... Tak, wiecie, no mogę brać w zasadzie, nie? Oni zabrali mi domek, ja mogę wziąć im rzeczy. Tak będę sobie to tłumaczył. No dobra, słuchajcie, lecimy, lecimy i gdzie mogę to postawić? Czekajcie, zrobimy może więcej tych krzyży nawet, może nawet więcej ich postawimy na całej ferajnie, bo faktycznie te tabliczki to głupi pomysł, bo już wszędzie w zasadzie jest napis, że Yeti nie powinien być tym, burmistrzem. Także zróbmy coś takiego. Zróbmy tak. Okej. Okay. Czekajmy tutaj. O, fuck, spadłem. Ja pierdzielek, to nie powinno się wydarzyć, nie powinienem spaść. Okej. Okay. Teraz do góry. Czekajcie, co zniszczymy. Jeden do góry trzeba będzie postawić. Dobra. To zniszczone. Tu, dobra. Świetnie. Teraz tylko netherakiem to sobie obłożymy. Tu. 360 udała się, no jakby się nie udała, jak się udała. Okej, okay, tu. Schodzimy. O Jezu, z tego nie podpalę, muszę się jeszcze wyżej podsadzić. No dobra. Dawaj. Spoko. O Jezus, nie powinienem tak spadać! To był głupi pomysł. W każdym razie udało się stworzyć chociaż jeden ten znak. Czekajcie, wejdźmy wyżej. Postawimy jeszcze, wydaje mi się, że jeden na pewno tam na środku nowej ferajny. I nie wiem, czy więcej. Na pewno taki jeden. O Jezus, to wygląda tragicznie. To jest za wysokie. Halo. To jest o wiele za wysokie. Trzeba to obniżyć. Nie, ty, to wygląda jak kupa w lesie. Nie, to tak nie może być wysoko. To musi być tutaj. Tylko wiecie co? Tego netheraku ja bym potrzebował trochę więcej, mi się wydaje, bo to... Czy dobrze wygląda? Nie, dobrze wygląda chyba. Co? Może być, dobra, olać! Będzie git! Będzie w porząsiu. Także jeszcze tylko do góry musi dać netherak. Aha, jest netherak i podpalmy to. No i świetnie. Dobra, teraz podstawimy tabliczkę. I jeszcze jeden taki krzyż trzeba będzie postawić gdzieś na środku tej nowej ferajny, bo tutaj to się rzuca w oczy, jak ludzie przechodzą. No i jednak dużo osób tutaj mieszka w tym regionie i tędy się przechodzi w zasadzie, więc będzie widać. Czekajcie, tutaj stanie zniszczona. Okej, okay. I lecimy postawić jeszcze jeden znak, słuchajcie. Tylko nie piszcie nikomu, że ja to zrobiłem, dobra? Nie piszcie nikomu. Bo będzie przypał, także nie piszcie. Dobra, gdzieś to jeszcze. Na czym można to postawić? Także to się rzucało w oczy, tak bardzo rzucało w oczy. Gdzieś na jakimś budynku na przykład. Okej. Okay. Na jakimś budynku moglibyśmy to zrobić, mi się wydaje. Tak, żeby to na pewno było widać, że nikt tego nie przeoczył. Okej, okay, mamy tego banana. O, może tutaj, słuchajcie. Może tutaj to zrobimy. Tak w tą stronę, by było widać wszystko, nie? 3, 4, 5, 6, okej. Okay. Pójdźmy sobie tutaj. Potrzebuło, nie? Chyba na boki. Lama, ale się tej lamy przestraszyłem. Mówię, ktoś pewnie jest na ferajdzie. Jak tak spojrzałem za pierwszym razem, słuchajcie. Okej, okay. To tych nic nie było już. Ty chyba po prostu już netherak był. A nie, dobra, jednak nie. Jednak jeszcze jeden blok był tutaj z kobla. Postawmy go sobie. Wow, netherak za szybko się trochę niszczy.
Lawa się krztusi. Okej. Teraz podpalamy. Okej, no i świetnie, słuchajcie. Mamy... Wow! Spadłem na dół! Prawie się zabiłem. Już mam tylko 4 serduszka. Halo, czemu mi się życie nie regeneruje? Ja pierdzielę. Okej. Słuchajcie, tabliczka, tabliczka. Lecimy postawić tabliczkę. Ferajna zostanie zniszczona. O Jezus, muszę jeszcze enter dać tutaj. Zniszczona. Okej. No i pięknie, słuchajcie. Będzie się rzucać w oczy, nie? No musi, słuchajcie, to raczej będzie. Będzie rzucało się w oczy. No jestem pewny, nie? Okej. Tam jedno też jest. Gdzie jeszcze może... A co tam jest? Czemu tam jest TNT w ogóle w tamtym miejscu? To jest jakiś domek czyjś? Nie wiem, jeszcze tutaj na tych drzewach jeden bym taki postawił, słuchajcie. Jeszcze jeden taki krzyż, bo to będzie już wtedy na maksa widoczny. Z każdego miejsca w zasadzie na ferajnie. Gdzieś tutaj na środku u góry. Gdzieś tu na środku u góry to zrobimy. I pójdziemy się schować, słuchajcie, do tej naszej... Do naszej bazy. Zobaczymy, jakie będą reakcje tych ludzi. Dobra. Mamy tutaj... Nie wiem, co to jest. Aha, ej, w ogóle to jest TNT, można to wykorzystać. Można to wykorzystać, słuchajcie. No dobra. To dawaj mi te kobelki. Robimy kolejny krzyż. Tylko krzywo to jest troszkę. Dobra, nieważne. Weźmy sobie tak. 5, okej. I w którą stronę? W tą stronę zrobimy sobie. Okej. 3. Raz, dwa, trzy. I podejrzewam, że od następnych odcinków będziemy już starali się zebrać materiały, słuchajcie. Do zemsty. Akurat ten teraku mi starczy, to wykorzystam wszystko, co chciałem. No i pięknie. Dobra, tam jest woda. Tylko do wody raczej nie zaskoczę. Okej. Tu, tu, tu. No i świetnie. Jak to wygląda, słuchajcie? Jak to teraz wygląda? Weźmy sobie perełką, się przenieśmy. Oj, mam nadzieję, że nie zrobię sobie krzywdy. Lipa, jakbym się zabił perłą, nie? To mógłby być trochę przypałowe, nie powiem. Nie ukrywam. No dobra. Jak to się prezentuje? Co jest stworzyłem? Nie no, widać ten krzyż, tylko nie napisałem nic na nim. Tu jest jeden, tam jest drugi, tam jest trzeci, czyli cała ferajna praktycznie. Jeszcze tylko muszę postawić tą tabliczkę, zapomniałem o tym. Jeszcze tą tabliczkę tylko musimy napisać, że ferajna zostanie zniszczona. Gdzie to jest? Trendy mam wejść. Tam, dobra. Git. Okej. Te lamy dziwne odgłosy w ogóle wydają. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego. One się tak jakby krztuszą. Dobra. A spadaj ty, mały gamoniu! Już z daleka słyszałem, że do mnie idzie. Nic, poń mały. Czekajcie, gdzie ja mam ziemię? Spoko? A jeszcze jakby kawałek. Głupia trawa. Dobra. Ale w tą stronę nic nie będzie widać. Tutaj. Ferajna zostanie zniszczona. Okej. No i pięknie. Teraz cichutko. Teraz cichutko. Nikt nic nie widział, nikt nic nie wie oczywiście, tak? Pamiętacie naszą umowę? Nikt nie może się dowiedzieć, że to ja. Jak coś, to... Jak coś, słuchajcie, to możecie to zganiać na... Na kogo? Na tą osobę, która nie chce Yeti Kotleti jako burmistrza. Możecie na tą osobę to zgadzić. Nie wiem, kto to był w zasadzie, nie wiem, kto go nie chce, ale jak coś to zrobiła, to właśnie tamta osoba, słuchajcie. My idziemy się schować jak najszybciej. Jeżeli dotrwałeś w ogóle do tego momentu w odcinku, to możesz napisać w komentarzu. Co możesz napisać w komentarzu? Czekajcie, co możesz napisać? Możesz napisać na przykład jajeczko, bo zombie leciał z jajeczkiem, więc możesz napisać jajeczko w komentarzu. Raczej nikt nie będzie wiedział, o co chodzi. Kto nie obejrzy do końca. Więc dobrze, lecimy do naszej chałupki. Ona była... Dobra, muszę jeszcze przejść przez tą wodę. Czy chałupki, jakiej chałupki? Bazy, ale chciałbym, słuchajcie, tą bazę mimo wszystko się rozwijać, stworzyć tam swoje takie laboratorium, gdzie będę jeszcze robił sobie specjalne mikstury i tak dalej. Będziemy kminić, w jaki sposób można zniszczyć całą ferajnę. Na początku, słuchajcie, będziemy uprzykrzać im życie. Będziemy robić takie dziwne rzeczy. Takie, wiecie, żeby nie było wiadomo, kto to robi, ale coś jednak się niby tutaj dzieje. Okej, gdzie to było? Bo ja sam się teraz zgubiłem. Tutaj, nie? Tak, tutaj. Świetnie, trafiłem za pierwszym razem. Pochodnie. Weźmy sobie pochodnie w środku. O Jezus! Do środka wejdź, kolego! Już ciemno się zrobiło.
No dobra, słuchajcie, pochowamy się. Dobra, mam nadzieję, słuchajcie, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli chcecie, żeby cały ten plan niszczenia Ferajny powolutku, na początku takie drobne rzeczy jak krzyże, jakieś znaki, potem będziemy robić jakieś inne, nie wiem, plagi czegoś na przykład, to zostawcie apeczkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Możecie też pisać w komentarzach pomysły, w jaki sposób możemy dążyć do tego. No i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się już w kolejnym materiale. Także siemanko, cześć, papa. I lost my last soul, but now I got a new one. Same old song, but now it's got a new drum. A better man, a better yet, I got a better plan to stack up on this cheddar, hopefully watch the shed expand. But who knows how far we gon' make it. With the pen, pad, and the mic, we gon' break it.